Premier chce rozmawiać z opozycją na temat sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Na zaproszenie do rozmów w formie telekonferencji pozytywnie odpowiedziały już Lewica, PSL i Konfederacja. Koalicja Obywatelska czeka na oficjalne pismo w tej sprawie, które dziś miało zostać wysłane do liderów opozycji. W sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po zakończeniu rządowego zespołu kryzysowego podkreślił wagę współpracy i spójności działań w walce z epidemią koronawirusa. Chcemy być jedną drużyną. Dzisiaj cała Polska musi być nastawiona na to, żeby w jak najszybszy sposób zwalczyć tę falę, ustabilizować, zwalczyć tę falę koronawirusa i rzeczywiście w możliwie najlepszym stanie zadbać właśnie o nasz system ochrony. Przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli, a także ochrona naszej gospodarki to priorytety w tej walce. Do wspólnych rozmów w tej sprawie premier zaprosił opozycję. Ja zapraszam już dzisiaj na początku tygodnia opozycję na spotkanie. Dochodziło do kilku takich spotkań, które na pewno były dobre wiosną tego roku. Pozytywnie na zaproszenie szefa rządu już w sobotę odpowiedziały Lewica, PSL i Konfederacja. Koalicja Obywatelska poinformowała, że czeka na oficjalne zaproszenie, a te zgodnie z informacją KPRM-u miało zostać wysłane dziś rano do przedstawicieli opozycji. Rozmowy w formie telekonferencji zaplanowano na jutro na godzinę 14:30. Również jutro ma się odbyć telekonferencja premiera z prezydentami największych miast w Polsce.